Witam Was serdecznie. Jesteśmy przed Muzeum Zbroi w Lidz. Jest to muzeum, które powstało w 1996 roku. Za 42 miliony funtów zostało wybudowane i zebrane są tu różne rodzaje broni, zbroi, uzbrojenia na przestrzeni lat, jak się to wszystko rozwijało. Bardzo ciekawe muzeum. Muzeum jest darmowe i bardzo polecam to miejsce. People keep asking me to tell jokes, I don't understand why really, but alright. Here we go, I'll tell you a history joke, because obviously it's the Leeds Royal Armouries, we need to be on brand, don't we? So you ready? Here we go. Why should you never enter a marathon with a Roman emperor? Because it's dangerous to run with Caesars. Yes! We've started! Away! Słuchajcie, z każdego piętra można oglądać całą wieżę, także można wszystko w zasadzie bardzo dokładnie sobie obejrzeć, ale robi to kolosalne wrażenie. Słuchajcie, to jest arena do walk na miecze, jak są pokazy jakieś tutaj. To oni tutaj walczą wtedy.
chwilę powiem na temat tego, co mamy teraz za sobą. Jest to jedna z nielicznych na świecie zbroi słonia, oryginalna. Jest to wielka duma tego muzeum z Lidz. Właśnie, że udało mi się to sprowadzić z Indii. Jest to najcenniejszy podobno eksponat tutaj w całym muzeum. No jest widowiskowe, fajnie to wygląda. I na pewno jest to niezwykła rzadkość, żeby zobaczyć tą zbroję, po prostu oryginalną zbroję na żywo. To jest też taka arena do występów, różnego rodzaju pokazów. To takich aren jest kilka.
lionbirds became one of the most popular of European field sports, and falconry declined as a result. The rich, with ample leisure time, managed to miss it. Thank you.
informację, jak Wam się podoba ten muzeum. Prawda, że fajne? Dużo fajnych eksponatów. Muzeum jest darmowe, także można tutaj sobie przyjechać. I mamy takie ładne widoczki sobie tutaj, można posiedzieć, pooglądać. No myślę, że jest to bardzo fajna pozycja w Lidze, w zasadzie obowiązkowa dla każdego, kto tutaj przyjedzie, to warto do Royal Albert.